Siemanka, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zobaczymy, co słychać w NFS-ie teraz. Ojej, pojawiły się pakiety za boosty. Nie, mamy też za IGC. Pojawił się świąteczny pakiet za 50 tysięcy, o rany. Są pakiety, no, tych elitarnych części. O, morda, co to jest? Chiński nowy rok. What the fuck? Niewystarczająco ilość miejsc w magazynie. Na pakietą? Czy mnie nie szybko? A to dobra, to są części jakieś wizualne, to tam mnie interesuje w ogóle. Wszystkie części, te takie najlepsze, elitarne, można i tak kupić w sklepie teraz za jakieś tam śmieszne w ogóle pieniądze, oczywiście te IGC. I dlatego chcę sobie dzisiaj stuningować Lotusa Elisa i zobaczyć, co uda mi się wyciągnąć z tego samochodu. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest ogólnie, no na pewno wiecie, to jest jeden chyba z najlepszych, jak nie najlepiej skręcający samochód w grze. Oh yeah. Okej, mamy tak, silnik ultra do wyboru, nawet silnik mediona profesjonalny, ale nas interesuje ultra. Myślę, że nie będzie problemu, aby wymaksować sobie Lotusa. Zielone części. Wolałbym coś na przyspieszenie, wiecie? No ale dobra, trudno, jak się nie ma, co się lubi. I tak to są części o najwyższych statystykach, więc to jest ważne. Dobra, klasa S, moi drodzy. Ja cię nie pierdzielę, Lotus Elis w klasie S. No urwanie dupy dosłownie. Zobaczcie na to. No i ciekawe, jak będzie... W ogóle wszystkie staty mu masakrycznie podskoczyły do góry. Ja jestem ciekawy, jak będzie teraz śmigał. Aha, ogólnie teraz w Wordzie jest pole golfowe zaśnieżone. Ogólnie są ozdoby świąteczne włączone. I nie wiem, czy jest muzyczka świąteczna. Jest muzyczka świąteczna, no tak. Bo już niestety World Świąt obchodzić, Świąt Bożego Narodzenia obchodzić nie będzie. Dlatego, no po prostu twórcy postanowili prawdopodobnie to wszystko powłączać, zobaczyć co i jak. Ja jestem ciekawy w ogóle, jak mi pójdzie w klasie S Lotusem Elisem, który kozacko skręca. No niestety. Ale nie mam co liczyć na wygraną z F1-ką. Zobaczymy prędkość maksymalną tego małego gnojka. Zobaczcie, 343 km na godzinę to jest max dla tego Lotusa. Ale... Ojej, zobaczcie! Zobaczcie, przy jakiej prędkości tu wyrobił. O rany boskie. Rany boskie. Normalnie szok. No dobra, przejdźmy sobie jakiś wyścig może. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Albo nie wiem, weźmy sobie losowy. Zobaczymy, co ludzie teraz jeżdżą. Most Wanted. No tak, wszyscy kasę zarabiają. O jest, Damon and Union. No tutaj raczej nie mam szans. F1, Caterham. Zobaczcie, nikt nie ma w ogóle słabego samochodu. Zresztą wtedy też dużo było graczy z takimi dobrymi samochodami. Ale nawet jak się teraz jeździ po ulicach Worda, to albo się trafia jakiś Ford Interceptor, albo jakaś Pagani, Zonda Cinque i tego typu podobne. I to jest na porządku dziennym, chociaż dzisiaj spotkałem nawet Nissana Silvię, co jest niezwykłą rzadkością teraz w Wordzie. Ogólnie to i tak Word już się powoli kończy. No, dzisiaj jest 3 lipiec dla mnie, więc no, 11 dni do końca gry zostało. I tak odpowiedział może na niektóre pytania wasze, bo pytaliście się, dlaczego ja na przykład Worda nie nagrywam z kamerką taką, żeby pokazywała moją twarz. No, odpowiedź jest prosta, ja po prostu zawsze nagrywam Worda nago. No tak jakoś lubię, wiecie? Nic złego sobie nie robię. Tylko po prostu od tego. Nie no, żartuję. Nie wiem, tak jakoś po prostu nagrywam już. Ej, cholera, muzyka mi się chyba włączyła w grze. Śmieszne, bo ja zawsze miałem to wyłączone. Teraz jakoś ją tam gdzieś w tle słychać, to jest ciekawe. Ale nie przeszkadza mi ona zbytnio. Kurde, nie dogonię ich, cholera jasna. Bo więcej nie pojadę tym gratem. Ale kurde, zakręty to, no konkretnie, zobaczcie, na zakręcie Caterhama tutaj doganiam, bo oczywiście Lotus nie traci,
prędkości na tych zakrętach aż tak bardzo. I wyjściowa jest zajebista po prostu. I gdybyśmy jechali jakąś trudniejszą trasę, to by było naprawdę fajnie. Ja sobie pojadę jakiś wyścig, gdzie będzie można się właśnie bardziej wykazać tym Lotusem. Ale kurde, jest to rakieta teraz, dosłownie, na tych zakrętach wymiata. Bez jaj. To jest wyścig w klasie S, Day Mountain Union, bardzo krótki. No kurde, nie jestem ostatni. Chociaż tam niektóre osoby chyba nie wystartowały, ale i tak idzie mi bardzo dobrze, uważam. Lotusem Elisem, stuningowanym na klasę S. Hello! Goni mnie tam Caterham. No tak, ale tutaj jest jeden minus, dość taki poważny. Nie działa nitro, niestety. Jest ono bardzo, bardzo słabe, wręcz niewyczuwalne w Lotusie Elisie. I podejrzewam, że gdyby Caterham miał taką fajną przyczepność jak właśnie Lotus Elis, a co to? Aha, to jest drag. To byłby to jeden chyba z lepszych samochodów, jak nie najlepszych w grze. No dobra, chciałbym pojechać sobie jakieś okrążenia. Dover Street, tutaj jest chyba za dużo prostych z tego co pamiętam, ale spróbujmy, może będzie co pograć. No i dobrze, wystartujemy sobie wyścig College Asylum. Niestety do Dover Street nikogo mi nie wyszukało przez dłuższą chwilę. Dlatego postanowiłem spróbować klasę S, właśnie College Asylum. Tutaj też będę mógł się wykazać. To są okrążenia i jest kilka takich zakrętów, na których Lotus Elise powinien naprawdę sobie świetnie radzić. Poza tym wydaje mi się, że troszeczkę dźwięk z samochodu uległ zmianie i bardziej słychać turbinę gdzieś tak w tle. I ogólnie bardzo fajnie brzmi ten Lotus Elise. Nie jestem pewny właśnie, czy to tak brzmiało na poprzednich moich częściach setupie, ale nie przypominam sobie, żeby w ten sposób brzmiał wcześniej. Ogólnie rzecz biorąc, widzę, że jest sporo graczy z niskim poziomem. Niski poziom, czyli gdzieś tak 30. Kurde, zobaczcie jak to skręca. Lepiej od F1, ja pierdziu. Naprawdę, ja już jestem pierwszy, ani jednego power-upa nie użyłem. No ale to są troszeczkę słabsi gracze. Jak widzieliście, tam mieli chyba no niepełne poziomy, nie mieli 60, tak? Chociaż może to są też doświadczeni gracze, ale po prostu założyli sobie nowe konta czy coś tam, nie wiem. Jest taki myk, bo ogólnie zakładać konta na oficjalnej stronie Worda nie można. Ale można założyć konto na przykład na Originie, a Origin jest połączony z właśnie Wordem i w ten sposób można zalogować się później z tego konta na Worda bez problemu, tak? Więc to jest taki myk. Jakby ktoś chciał jeszcze pograć ostatni tydzień Worda, to może sobie spróbować. Tym bardziej, że McLaren F1 na przykład jest dostępny do kupienia u dealera samochodowego. Prawdopodobnie za gotówkę, bo coś tam widziałem na Facebooku, właśnie ktoś publikował, że już F1 jest dostępna za IGC, a Bugatti Veyrona dalej za IGC nie ma, niestety. A to Rammer. Zobaczcie, gnoja. Coś miałem jeszcze powiedzieć. Aha, właśnie, też ciekawa sprawa z Need for Speed World Offline, czyli, ja wiem, modyfikacją, czy może czymś więcej? Na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, co z tego wyniknie, co z tego się urodzi, ale jest pewna grupa osób, która zajmuje się właśnie Need for Speed Offline. Polega to mniej więcej na tym, że będziemy mogli zachować swój profil na przykład i grać w Need for Speed Offline właśnie na swoim profilu w jak na razie singla, tak? Czyli wyścigi z botami tylko i wyłącznie. No jak to, co z tego będzie? Czy będą jakieś serwery dedykowane, czy nie będą? No to się dopiero przekonamy później. No jak na obecną chwilę to... nie widziałem cholernej ściany. Jak na obecną chwilę to jest to jeszcze po wijakach. Często zdarza się tak, że żeby grać dobrze, czy no, żeby to w ogóle uruchomić, trzeba posługiwać się hashtagami, czy w ogóle jakimiś haszami, nie wiem o co w tym chodzi. W każdym razie jest to dość, no dla mnie jeszcze nie jest zachęcający produkt do grania, że tak powiem, bo ja nie lubię się bawić z programowaniem, zresztą nie znam się na tym, powiem wam szczerze, ja nie jestem od tego, żeby znać się na programowaniu, ja jestem od tego, żeby bawić się w grach, tak? Jeśli Need for Speed Offline będzie w jakimś tam stopniu grywalnym ukończony, no to ja wtedy sobie przetestuję tę grę i sprawdzę,
jak to wygląda. Ogólnie no, widziałem tam kilka filmików, ktoś już tam grał na singlu. No ale ciekawe właśnie by było, jakby ktoś zrobił taką reinkarnację Warda. No i co ciekawe, też EA Games nie mogłoby z tym nic zrobić, no bo by musiało zbanować, nie wiem, albo jakoś obarczyć karą kilkaset tysięcy komputerów, jeśli uda się uruchomić dedykowane serwery do Warda. No i gra by dzięki temu przetrwała, tak? A tym bardziej wszystko w grze by było za darmo, albo po jakiejś tam śmiesznej kwocie można byłoby sobie coś kupić. No, taka perspektywa budzi nadzieję, że z tej gry mogłoby się zrodzić coś ciekawego, a już na pewno, no nie wiem, można by, może ktoś by się pokusił o to, aby dodawać jakiś nowy content, typu jakieś nowe wyścigi albo tryby, ale nie wiem, czy mod posiada takie zaplecze programistów, żeby się w to bawić. W każdym razie ciekawa sprawa. I no na pewno warto przyglądać się temu, jak to się rozwija, w jakim kierunku. No i ukończyłem sobie uliczne zawieszenie, ukończyłem sobie wyścig klasy S, naprawdę lightowo, nie musiałem się specjalnie starać, chociaż był jeden ramer w F1, którego jak widzieliście, no z palcem w dupie udało mi się omamić, zachęcić go do zramowania ściany. To jest no, mega satysfakcjonujące. Ale to nie byli gracze tacy jak wcześniej. W sensie byli po prostu bardzo słabi. I no, objechać ich Elisem to nie była trudna sprawa. Chociaż ja mam teraz wrażenie, że ten samochód jest dobry. Bardzo dobry. Z tego względu, że praktycznie wygrałem dwa wyścigi. Poprzedniego nie wygrałem, bo za słabe przyspieszenie. No ale to jest prawdopodobnie tylko i wyłącznie złudzenie z tego względu, że mam do czynienia ze słabymi graczami. No dobrze, weźmy sobie McLareny, pokażę wam, czy ten McLaren jest dostępny za IGC. Jest, za 2 miliony w ogóle, masakra. Samochód, który wcześniej kosztował niecałe 200 zł, teraz kosztuje 2 miliony IGC, a taką kasę zbierać sobie jest bardzo łatwo, bardzo szybko, można kupić sobie, nie wiem, darmowe mnożniki, cokolwiek. Wszystkie w ogóle chyba samochody są teraz za kasę z gry. Wszystkie takie koksiarskie, unikalne też, wozy, które wcześniej były tylko rentalami, teraz można kupić sobie na przykład tą korwetę z tym bodykitem i malowaniem, ona była kiedyś rozdawana ze specjalnym kodem i osoby, które użyły tego kodu, mogły sobie taką korwetę na swoim koncie odbierać w nieskończoność za 0 IGC, tylko że potrzebne było jakieś tam miejsce w garażu jedno chociaż. Co tu mamy jeszcze? O proszę, jakiś Dodge się pojawił ciekawy, kurde, język mi się plącze, sorry za to, ale jestem trochę zmęczony już dzisiaj. Dodge Viper, tutaj nic specjalnego, tutaj też nic specjalnego, no jest tych samochodów troszeczkę, warto się temu naprawdę przyjrzeć, bo można coś znaleźć ciekawego. O proszę, Super Veloce, ale to już widzieliśmy, Mazda Speed 3, tu było sporo wersji tej Mazdy, czy jest T-Mobile wersja? To jest chyba, nie wiem co to jest. Można odebrać za 0 boostów. Why not? To jest dodatkowe miejsce w garażu tak naprawdę, bo jak się odbiera samochody za boosty... O, zaraz kolekcjonera Mazd zrobię. Jak się odbiera samochody za boosty, to się dostaje miejsce w garażu. Mogę sobie kupić ubezpieczenie, bajka. No także tak to wygląda teraz w Wordzie. No ja jestem ciekawy, jak to się wszystko rozwinie z tym Word Offline. Tak mam jeszcze ochotę stunigować jakiś wóz i zobaczyć. Właściwie najciekawszym właśnie był ten Lotus Elise. Ja zawsze byłem ciekawy, jak on będzie jeździł wymaksowany tak konkretnie, ale nigdy się nie spodziewałem, że da radę go podnieść aż do klasy S. No to jest po prostu mindfuck. Co tu mamy jeszcze? Tu mamy BMW. Tutaj chyba możemy to podnieść do klasy S, ale raczej nie będzie to dobry samochód.
Jak myślicie właśnie, jeśli macie w garażach Lotusa Elisa, pojeździcie troszeczkę też wyścigów i powiedzcie tam w komentarzach, czy ten samochód naprawdę jest taki dobry, jak mi się teraz wydaje, czy po prostu to jest takie złudzenie, bo grałem ze słabymi graczami. No bo tak też może być, zgadza się. O kurde, tu mam Eclipse'a 600 punktów. To jest klasa A. Ledwo klasa A tak naprawdę. Ale nie są to jeszcze, nie jest to jeszcze w pełni wymaksowanie. W każdym razie do klasy S podnieść się go raczej nie da. Reventona sobie już podnieśliśmy, ale tutaj można by było jeszcze coś wsadzić lepszego, tylko że ta prędkość i tak by już niewiele wzrosła prawdopodobnie. Co tu jeszcze mam takiego ciekawego? Evora, Boże, nigdy nie czaiłem tego prowadzenia w tym samochodzie. To jest porażka. Boxer Spider. A tego gnoja byśmy zobaczyli, co? Ja jestem właśnie bardzo ciekawy. Bo tutaj, no w tym aucie jest problem taki, że spadają strasznie statystyki na prowadzenie i to prowadzenie naprawdę jest gorsze. O rany, zobaczcie. Minus 2 punkty. No to jeszcze nie jest taka tragedia. Ale zobaczmy, co się stanie, jak włożę myk. Minus 2. O proszę, jeszcze nie jest tak źle. Myk. Minus 4, minus, znaczy plus 6, plus 33. Ten samochód ma dość niską prędkość maksymalną, ale uwaga, zaraz będzie klasa S, tak coś czuję w gaciach. Myk, myk, myk. Włożyliśmy sobie zawiasy. Hamulce elitarne chyba mamy, jakie mamy. I wsadzamy oponki. O, w mordę, zobaczcie, nie da się go podnieść do klasy S. A już niewiele brakuje. Brakuje dosłownie 5 punktów. To jest bardzo malutko. Szkoda, szkoda, kurczę. Już myślałem, że będę miał go w klasie S, a tu... Proszę bardzo. Lipa. No ale zobaczymy, jak tym się jeździ. Podnieśliśmy dość konkretnie statystyki tego auta. I no... Zobaczymy, jak się skręca. Idę od razu na autostradę, bo ja czuję, że po prostu... w każdym innym miejscu w Wordzie, no tym samochodem nie wyrobię na zakręcie. Zobaczymy, jak będzie tu. Okej, okay, na razie jakoś jadę. I uwaga! Nie ma tragedii, chociaż jechałem dosyć wolno. Zobaczymy, przejdziemy się dookoła Rosewood. I w innym miejscu ja na pewno nie mam co robić tym samochodem, bo on nie skręca tak dobrze. Ojej, ojej, ojej. Ojej, to jest samochód do driftu przy prędkości 300 km na godzinę. Jakby ktoś pytał. Myk. Oh my god. Ho, ho. Jest lipa, jest lipa. Z tym prowadzeniem, naprawdę. Nie, mam wrażenie, jakby ten samochód miał środek ciężkości gdzieś 5 metrów przed maską. Kurde. Jest tak, nie wiem, jakbym go na sznurku ciągał i on z opóźnieniem reagował na moje decyzje co do skrętu. Ale jest dosyć szybki, widać, że próbuje się dobrze rozpędzać, chociaż oczywiście nie jest to Nissan Nismo tuningowane do klasy S, 700 koni mechanicznych, albo 1000, albo milion. No i na większych prędkościach, jak widzicie, jest lipa z tym przyspieszeniem, no nie ma tu czego oczekiwać od bardzo fajnie wyglądającego samochodu, ale jednak z osiągami jak z jakiegoś Peugeota. No nie no, kurde, jest lipa. I jeszcze bym chciał sobie McLarena F1 stuningować właśnie na maksa, bo ten samochód bardzo, bardzo fajnie się prowadzi, ale kąt skrętu jest taki, mógłbym powiedzieć, lipny. Jak przejechałem się teraz w Lotusie Elisie, który zrobił na mnie zajebiste wrażenie, to muszę wam powiedzieć, że no, podejrzewam, że w F1 teraz ten skręt będzie kiepski. Ale Lotus Elise widzieliście, przy jakich prędkościach zakręty bierze. No, to jest po prostu łeb urywa. Łeb urywa na miejscu. Dobra. F1 jakoś nigdy specjalnie nie tuningowałem. I to będzie ostatni samochód, który sobie przetestujemy dzisiaj. Na tych częściach.
elitarnych, które prawdopodobnie dają nam najwyższe statystyki. Boże, ale mi się język dzisiaj plącze. Ale można by tu jeszcze zrobić jakąś inną kompilację części, na przykład dać, bo w niektórych samochodach jest wyższe przyspieszenie w stosunku do prędkości maksymalnych, jeśli chodzi o statystyki, i wtedy można by było dawać właśnie te zielone części, a gdy jest wyższa prędkość maksymalna na statystyce, wtedy można by dawać części niebieskie na przyspieszenie i można by było spróbować uzyskać wyższy stat. Dobra, mamy gotową F1. I zobaczymy, co się stało. Myślę, że tutaj też prędkość maksymalną osiągnę tym samochodem. Czy skręt jest lepszy? Oj. Chyba tak, ale to nie jest to, co Lotus Elise, oj nie. Tam zdecydowanie lepiej się skręca niż tutaj. Ale przyspieszenie, wow. No, powiem wam, że przyspiesza lepiej. Zdecydowanie F1-ka teraz. A prędkość maksymalna, nie wiem jaką osiągniemy. Oj, ale będzie ciężko. Muszę w prostej linii jechać jak najdłużej się da. Oooo, ale tu mi skrętu zabrakło. No, ale jechałem tak naprawdę 360 km na godzinę i przy tej prędkości, no nie ma samochodu, który by tak ładnie sobie poradził mimo wszystko na tym zakręcie. Więc i tak, chylę czoła. No i opanowanie, tak? Gdy spadamy, nie wiem, nierówno na powierzchnię, no to ten samochód da się po prostu perfekcyjnie opanować. No, to jest taka łatwizna, wygrywanie tym autem. Chociaż powiem wam, że Lotusem też nie fajnie jeździ. No, nie można powiedzieć, jeśli chodzi o skręt, to jest niezły. O, brakowało. No dobra, tutaj będzie kawałek prostej, użyjmy nitra i zobaczymy, jaka będzie prędkość. Nic nie widzę! Dobra, lepiej się teleportujmy w miejsce, które znam. Tam cholera, no dosłownie nic nie widać, jak się włączy nitro w tym aucie. Dlatego, no nie wiem, weźmy sobie kamerę może z maski. Cholera, ja tak w ogóle nigdy prawie nie jeździłem w Wordzie. Ale F1 i te samochody elitarne były właśnie takimi, z którymi jeździłem właśnie z tą kamerą, tak? Bo nic nie widać z tyłu, jak się włączy nitro. To mnie strasznie denerwowało niegdyś. Ale teraz to mam to i tak w dupie. Dobra. No i sprawdźmy. Uwaga. Ojej. 412 km na godzinę i 375 km na godzinę bez nitra. To jest prędkość dość dobra. Jak na F1, no, nie ma co się dziwić. Jest to samochód najlepszy w grze, moim zdaniem. Najlepszy do wygrywania i to nie podlega chyba dyskusji, tak? Można tutaj, no nie wiem, można z tym samochodem oczywiście wygrać, ale jest z nim wygrywać najłatwiej ze wszystkich samochodów, jakie mamy dostępne w grze. Oj, proszę bardzo, nawet bez nitra jechałem 378. A może się załaduje redy, to jeszcze raz nitro i... Uwaga! O rany! 379 km na godzinę bez nitra. To jest konkretna prędkość, naprawdę. No nic, moi drodzy, to dzisiaj... Na dzisiaj to tyle z Worda. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.